What I love about Vietnam, the country itself, is the people. They're pragmatic people. They do what they say. They're very honest, they're very honorable people, and they're hardworking people, and they go for it. They don't want to fail. No one wants to fail. But they're ready to do something. And then if that doesn't work, they close it up, that shop, and try something new. Jak już będzie można więcej rzeczy robić niż tylko wychodzić do lasu i do parku, to z pewnością w pierwszej kolejności wybiorę się do mojej fryzjerki. Pozdrawiam cię, Emilio, przy okazji. A w drugiej kolejności prawdopodobnie kupię bilet do Wietnamu, bo po rozmowach z moim gościem, którym jest mieszkający od 20 lat w Wietnamie, teraz jeszcze zakryty, Maciej Ryczko, cześć Maćku, no to po tych wszystkich opowieściach to wiadomo, że muszę się wybrać do Wietnamu, tym bardziej, że Wietnam jest na mojej liście krajów w projekcie Świat na Raty. Jeszcze tam nie zawędrowałem, ale to już niedługo i mam nadzieję, że zaraz po tym, kiedy znów będziemy mogli latać. Maćku, ja zdejmuję czapkę. Ale Wietnam został zaakcentowany i jeszcze wiele razy podczas naszej rozmowy tak będzie. Już nie z czapką, ale z innymi rzeczami. Ja też się pochwalę maseczką. Oczywiście mam swoją i chwilowo ją założę, proszę bardzo. Prawda? Te kolory są jednak fajne, bo my też musimy chodzić w maseczkach, tak jak Azjaci już od dawna robili. A teraz oficjalnie, Maćku, dobry wieczór, bo u ciebie 23. Więc już prawie środek nocy dla niektórych. Wiem, że mam znajomych, którzy zmienili swój styl życia i kładą się teraz wcześniej spać. Ja do nich niestety jeszcze nie należę, ale powinno się to zmienić. Maćku, 20 lat w Wietnamie, branża turystyczna, wielkie doświadczenie i na pewno wiesz, co ciekawego jest do zobaczenia w Wietnamie. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy polskie linie lotnicze miały bezpośrednie połączenie do Hanoi, to wtedy bardzo dużo Polaków, bardzo dużo grup było chętnych, żeby zobaczyć Wietnam w tej północnej odsłonie. Hanoi, ale także Zatokę Halong, o której za chwilkę, no i także wybrzeże południe. To był dobry moment latania do Wietnamu i miałem w Hanoi duże przygody, zwłaszcza przy mauzoleum pewnego znanego Wietnamczyka, o którym Maciej teraz opowie. A jest nim? Dobry wieczór, Maciej Ryczko. Maseczka jest dobra, ale jak siedzimy w domu, to tą maseczkę jednak zdejmujemy. Ale ładna jest, naprawdę. Myślę, że zdecydowanie lepiej będzie mnie słychać bez maseczki, więc to była taka mała inscenizacja na początek. Maciej Ryczko prosto z Wietnamu, witam wszystkich, witam cię Robercie. No to cóż, zaczynamy naszą opowieść o Wietnamie, więc Wietnam to taki kraj, w którym jest wszystko. Tak, to brzmi bardzo fajnie, ale to kraj, gdzie są fantastyczne metropolie z jednej strony, z drugiej niesamowite wioski, klimaty etniczne, jest morze, piękne plaże, piękne zatoki, wspaniałe parki narodowe, a z drugiej strony góry, dżungla, doskonała kuchnia, bardzo, bardzo różnorodna kuchnia, fantastyczni ludzie, ogrom ludzi, bo Wietnam to kraj wielkości Polski, a mieszkańców jest już w tej chwili prawie 100 milionów, więc ogromna różnorodność ludzi. Wietnamczycy są bardzo różni w różnych rejonach Wietnamu,
mieszkają różni Wietnamczycy, więc to warto sobie też gdzieś tam w doświadczeniach z ludźmi ułożyć jako część wycieczki. No dobrze, Ho Chi Minh, padło takie hasło, przywódca Wietnamu, taki już powiedziałbym taki wódz historyczny w tej chwili, tak, bo od roku 69 już znajduje się na tamtym świecie, natomiast przez lata tutaj w wietnamskiej historii był rzeczywiście takim człowiekiem, który wybił się. Oczywiście jest to postać dla przeciętnego Polaka, powiedziałbym, że kontrowersyjna, dlatego że z jednej strony to wódz komunistyczny należący do Kominternu, należący twórca wietnamskiej partii komunistycznej, współtwórca komunistycznej partii Indochin, a z drugiej strony wódz taki narodowo, bardzo taki, powiedziałbym, że duży patriota. Zresztą jeden z jego pseudonimów to był właśnie Nguyen Patriota, więc miał taki pseudonim wietnamski. Zanim przybrał pseudonim Ho Chi Minh, to jego ostatni pseudonim, jeden z kilkunastu pseudonimów, które posiadał w swojej działalności politycznej i partyzanckiej, bo jest to oczywiście wódz taki, który nie tylko wpłynął na działalność polityczną, z której go znamy, ale też przez lata walczył w partyzantce i brał udział w kampanii przeciwko tak zwanej pierwszej wojnie indochińskiej, czyli wojnie z Francuzami, którą Wietnamczycy wygrali, pokonali Francuzów i uzyskali niepodległość właśnie dzięki działaniom militarnym, można powiedzieć to, z kolonialistami, co było jak na tamte czasy kolonialne dość nietypowe i rzeczywiście tutaj Wietnamczycy z bronią w ręku pod wodzą lidera Ho Chi Minha uzyskali tą niepodległość. Ciekawa postać i życiorysowo poliglota, mówił kilkunastoma językami płynnie, zwiedził bardzo wiele krajów, wiele z nich mieszkał, bardzo intensywnie działał w zakresie niepodległości i miał też coś takiego, co dzisiaj moglibyśmy nazwać dobrym PR-em, o który dbał sam, więc był takim dowódcą z ludu, więc tutaj ta jego ludowość objawiała się tym rzeczywiście, że umiał rozmawiać z ludźmi, umiał im przekazywać swoje idee, ludzie go darzyli taką czcią wręcz za jego życia już. Przy tym dodatkowo fajną rzeczą jest to, że rzeczywiście prowadził życie takiego idealisty, więc rzeczywiście dosłownie spał na takim całe życie drewnianym łóżku, podstawowy zestaw maszyna do pisania, podstawowy zestaw rzeczy, które są potrzebne do życia, żadnego luksusu, żadnego szału władzy, więc tutaj tak został zapamiętany przez tych ludzi. No i po jego śmierci, właściwie, bo jego wolą było oczywiście spocząć w ziemi rodzinnej, przy grobie matki. Natomiast historia potoczyła się inaczej i władze partii zadecydowały, że po zakończeniu II wojny indochińskiej, zwanej też wojną wietnamską przez Amerykanów, a tak jest, przez Wietnamczyków wojną amerykańską. Więc po tej wojnie zbudowano mauzoleum w centrum Hanoi, no i spoczywa w tej chwili w tym mauzoleum. Ja byłem w mauzoleum, byłem też w muzeum Ho Chi Minha. Rzeczywiście mogę potwierdzić, że tam pokój, w którym mieszkał, to taki prosty pokój. Łóżko, maszyna, biurko. Jego samochód też taki nie do końca jakiś luksusowy, którym jeździł. Ale właśnie, bo Ho Chi Minh był darzony i jest darzony, prawda? Taką atencją wielką i szacunkiem. Także za tą wojnę, o której wspomniałeś, czyli za wojnę wietnamską i wojnę amerykańską, jak to mówią Wietnamczycy, która odbiła się wielkim piętnem na Wietnamie. Ja byłem w muzeum więzieniu, gdzie więziono amerykańskich lotników w Hanoi. To też robi duże wrażenie i rzeczywiście takich śladów wojny w Wietnamie jest trochę, prawda? Rzeczywiście tak, to jeszcze jedna część turystyki, która na początku troszkę przy tym wstępie mi umknęła, to jest ta właśnie taka wojenna, turystyka wojenna, nazwijmy ją, tak, związana z tymi wojnami, zarówno i z tą wojną pierwszą indochińską, która się toczyła w latach 40., 50. XX wieku, jak i tą drugą, czyli tą wojną z lat 60., 70. I tutaj mamy sporo rzeczy do zobaczenia, sporo rzeczy do poznania. Od razu powiem taką ciekawostkę, że kiedyś, czyli do lat 90., do 90., nie, do 2000, do XXI wieku, te atrakcje wojenne były dużo bardziej propagandowe. Była takie zdecydowanie jednostronna propaganda,
ustawiona. Natomiast po normalizacji stosunków z krajami Zachodu, ze Stanami Zjednoczonymi, zmieniono troszkę ten wymiar historyczny i jednak tutaj zdecydowanie pozwolono na pojawienie się pewnych niuansów historycznych, ale to, co zobaczycie w Wietnamie, na pewno widać, że jest gloryfikacją oczywiście strony wietnamskiej. Jest dużo uproszczeń, natomiast oczywiście warto zobaczyć, mamy kilka takich super punktów, zaczynając od właśnie Muzeum Hanoi Hilton, o którym wspomniałeś, czyli o muzeum dla pilotów oraz zestrzelonych spadochroniarzy czy żołnierzy amerykańskich, którzy tam trafiali. Jest bardzo ciekawe Muzeum Armii w Hanoi. W samym Hanoi raczej są związane rzeczy z tą taką wojną lotniczą, czyli z bombardowaniami, z nalotami, stąd właśnie ten Hilton, dlatego że tam toczyła się wojna głównie powietrzna. Potem zjeżdżając na południe Wietnamu, mamy bardzo ciekawe atrakcje w strefie zdemilitaryzowanej, czyli DMZ tak zwanym. I tam są pozostałości baz amerykańskich, między innymi jedna z najważniejszych baz, gdzie odbyła się jedna z największych bitw, Kesań. Potem mamy tam pozostałości, które są związane ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich. I dalej zjeżdżając na południe, w Saigonie można zobaczyć Muzeum Pozostałości Wojennych, które jeszcze w XX wieku nazywało się Muzeum Zbrodni Amerykańskich. Więc tego już nie zobaczymy w tej chwili. No i na wyspie Fukuok i na wyspie Kondao, bo dwie są takie, powiedziałbym, największe wyspy dostępne dla każdego, bo wysp w Wietnamie jest dużo, ale te turystyczne i te dostępne dla każdego są dwie, Fukuok oraz Kondao. Tu mamy również więzienia z czasów wojny, przerobione na muzeum i tam są pokazane te rzeczy, które można sobie skojarzyć właśnie z takim czymś jak muzeum więzienne. I takie rzeczy są dostępne. W każdym z tych muzeów jest całość opisana po wietnamsku i po angielsku, więc tak, dużo łatwiej każdego. To jest bardzo takie pouczające, że wojna to nie jest nic dobrego i zawsze niesie ze sobą ofiary i warto pójść do takiego muzeum, żeby przemyśleć trochę rzeczy i swoje nastawienie do różnych kwestii. Wrócę na chwilkę tylko do Ho Chi Minha, bo miałem przygodę, o której wspomniałem na początku w Hanoi. Chciałem zrobić zdjęcie z flagą przed mauzoleum Ho Chi Minha. Nie zdążyłem wyciągnąć flagi i żołnierze rzucili się na mnie, myśląc, że będę uprawiał jakąś agitację, nie wiadomo jaką. Rzucili się na mnie i nie pomogło tłumaczenie, że to jest flaga firmowa. Po prostu poproszono mnie na początku grzecznie, żebym, acz stanowczo, żebym schował flagę i mogę sobie robić zdjęcia przed mauzoleum, ale nie z flagą. Przywitam naszych gości, których już trochę jest. Dzień dobry, witajcie i zadawajcie pytania. Mamy Maćka tutaj, który ma ogromną wiedzę o Wietnamie i chętnie na te pytania odpowie. Maćku, ja dostałem na prywatnej wiadomości pytanie takie trochę geograficzne. Gdzie właściwie leży ten Wietnam i od tego może powinniśmy zacząć, więc wróćmy na chwilę, gdzie leży ten Wietnam, żebyśmy małą lekcję geografii tutaj zrobili. Wietnam leży na Półwyspie Indochińskim, Azja Południowo-Wschodnia, a tak, żeby sobie szybko go na mapie namierzyć, no to znajduje się na południe od Chin, to jest największy sąsiad Wietnamu i związany ich kulturowo i historycznie z Wietnamem, więc te Chiny może. Uwaga, proszę Państwa, w Polsce południowochińskie, natomiast w Wietnamie zabronione jest używanie tej nazwy, jest to Morze Południowoazjatyckie, więc na mapach polskich szukajcie Morza Południowochińskiego. Wietnam graniczy jeszcze z dwoma krajami, z Kambodżą, przepraszam, i z Laosem, więc znajduje się na tej części Półwyspu Indochińskiego, dawne francuskie Indochiny, Kambodża, Wietnam, Laos, więc tutaj łatwo sobie znaleźć, jakbyście tak całkiem patrzyli poniżej Chin. Jakby już Singapur wam wskoczył, to wracajcie z powrotem palcem po mapie na północ, czyli na górę mapy. No dobrze, to o wpływach francuskich jeszcze sobie trochę powiemy, pewnie przy kuchni również, bo one są wyczuwalne w wielu miejscach Wietnamu. Natomiast teraz pojedźmy sobie troszeczkę z Hanoi nad Zatokę Ha Long. Zatoka Ha Long, a ja teraz pokażę tę zatokę za chwilkę, kiedy będziemy o niej opowiadali. To jest miejsce, które zostało jednym z siedmiu nowych cudów natury. I powiedz mi, Maćku, bo ja mam swoje zdanie, ale czy twoje zdanie, jako osoby, która była tam wielokrotnie, jest również podobne do mojego zdania, że to jest miejsce, które absolutnie jest warte
takiego określenia, takiego miana nowego cudu świata. Absolutnie nie ma dwóch zdań, jeżeli chodzi o Zatokę Halong. Byłem, powiem szczerze, w Zatoce Halong, myślę, że blisko 50 razy przez te 20 lat. Byłem we mgle, w deszczu, byłem na sztormie, byłem przy pięknej pogodzie z błękitnym niebem. Zatoka Halong, moim zdaniem, jest numerem jeden. Jeżeli chodzi o wszystkie miejsca w Wietnamie, to jest po prostu takie miejsce, którego nie można ominąć. Rejs po zatoce zdecydowanie od razu Państwu zdradzę, na pewno dwudniowy albo trzydniowy, koniecznie z nocowaniem. Wschody słońca, nie zawsze je widać, bo 300 dni w roku jest zachmurzenie w Halongu, więc trafienie na taką idealną pogodę to nie jest takie proste, ale jak jesteście 2-3 dni, to pogoda nad morzem potrafi się zmienić z godziny na godzinę, więc czasami jest taka mgła, jak tu widać teraz na filmie, natomiast czasami jest błękitne niebo. Przy 2-3-dniowej wycieczce zawsze trafi się na taki moment, kiedy są super zdjęcia i właśnie ta zielona, taka szmaragdowa woda w połączeniu z wspaniałym błękitnym niebem, oszałamiające zdjęcia. Piękne miejsce, 2000 wysp, te skały wapienne, widzicie te formy tutaj krasowe, porośnięte taką, powiedzmy, że dżunglą, bo na największej wyspie K2 rzeczywiście jest park narodowy i znajdują się tam pozostałości takiej północno-wietnamskiej dżungli. Ona nie jest taka gęsta jak z filmów amerykańskich, to nie ta dżungla, ale jest to również dżungla. A tutaj widzimy takie, powiedzmy, zarośla dżunglowe na tych skałach. Piękna przyrodniczo, fantastyczna. Oczywiście, tak jak mówię, wschód słońca i zachód słońca zawsze. Są jaskinie, które można zobaczyć, można pływać kajaczkami, można pływać łódkami. Tutaj widzimy wioski, już właściwie wioski, w których nie mieszkają mieszkańcy od kilku lat. Natomiast wcześniej rzeczywiście mieszkali tam mieszkańcy. Ja jeszcze pamiętam, jak funkcjonowały szkoły, ośrodki zdrowia, biegały dzieciaki i w takiej wiosce toczyło się wiejskie życie. Natomiast od dobrych kilku lat na mocy tutaj porozumienia z UNESCO ci rybacy dostali fundusze na to, żeby osiedlać się na lądzie. Mogą zatrzymać farmy, więc tam cały czas funkcjonują wietnamskie osady, ale to już są tylko farmy, które trzymają, natomiast jakby cała ta ludność, która mieszkała, została przesiedlona, czy została, przeniosła się po prostu na ląd i tutaj UNESCO monitorowało troszkę ten proces, więc nie wszyscy byli zadowoleni, to od razu wam zdradzę, i niektórym się to nie podobało, że będą musieli porzucić swój tryb życia w Halongu, ale spora część Wietnamczyków z tych wiosek była dość zadowolona, pozwolono im utrzymać biznes, natomiast na lądzie mają, nie oszukujmy się, lepsze warunki życiowe niż na takich pływających wioskach, które są romantyczne i fajną atrakcją turystyczną, natomiast jak się tam mieszka, no to standard życia jest, jakby nie patrzeć, dużo niższy niż w tej części lądowej. To tyle, jeżeli chodzi o te wioski. Maćku, a jeszcze pytanie o głębokość wody, bo tak naprawdę to chyba tam mimo wszystko nie jest głęboko, prawda? Oj, to zależy, w których częściach zatoki. Ta zatoka jest jednak relatywnie bardzo duża. Ja sobie zerknę tylo, to jest 1500 km kwadratowych, więc... Ojej, to rzeczywiście. I tam jest kanał żeglowny pełnomorski, więc ona miejscami, ta zatoka ma naprawdę, myślę, że w granicach 40-50 metrów głębokości. Więc są miejsca, gdzie jest naprawdę bardzo głęboko, natomiast są miejsca oczywiście, gdzie są płycizny, mielizny, można wyjść, są plaże dostępne, nie jakieś super, ale takie, powiedzmy, że miejsca, gdzie można wyskoczyć i pokąpać się w Halongu również. Czyli podsumowując, Halong na minimum 2 dni z noclegiem na łódce. Tych łódek jest bardzo dużo. Pewnie podpowiesz, jak je wybierać, żeby wybrać dobrą, a najlepiej 3 dni, jeżeli czas pozwala, bo wtedy można zobaczyć zdecydowanie więcej. Prawda? Zdecydowanie 3 dni. Natomiast oczywiście łodzi jest dużo, są czonki drewniane, są łodzie metalowe, czyli takie po prostu statki. No i tutaj są standard, powiedzmy, można go przyrównać do hotelowego. Te łodzie też funkcjonują w takim standardzie, czyli 2 gwiazdki, 3, 4, 5. Cena jest zróżnicowana, wyposażenie kabin, poziom atrakcji, poziom jedzenia na tych łodziach jest też bardzo różny, więc tutaj już zależy, kto jak planuje swoją wycieczkę, no to dostosowuje po prostu taki standard. Natomiast zdradzę wam, że programy są bardzo do siebie podobne. Nie ma takiej drastycznej różnicy, że program między 2 gwiazdkami a 5 to jest jakiś bardzo wydumany. Tu bardziej różnica chodzi o wystrój łodzi, kabinę, atrakcje i jedzenie. A powiedz mi i nam wszystkim, Maćku,
jakie są przedziały cenowe, od takiej dwugwiazdkowej do pięciogwiazdkowej za 3 dni, ile trzeba zapłacić od do, rząd wielkości? Więc takie najtańsze łodzie, zupełnie takie backpackerskie, takie studenckie, bardzo bazowym standardzie, można się załapać na podstawowy rejs, to są kabiny dwuosobowe, wszystkie kabiny są dwuosobowe, można dostawić czasami jedno łóżko, czasami dwa, to jest jakby inna historia, ale generalnie trzeba liczyć około $100 na osobę na 3-dniowym rejsie na najtańszej, natomiast na najdroższej, no w super kabinie, w opcji all inclusive, jest jedna z łodzi, która oferuje all inclusive, łącznie z masażami, alkoholem w nielimitowanej ilości i przydramatycznie, bo tam jest 16 kabin, 8 kabin czy 16 osób, 30 osób obsługi, w tym kelner dedykowany dla połowy pokoi exclusive, który non stop przychodzi, się pyta, czy nie chcecie Państwo jeszcze jednego drinka albo shota. I po prostu na tej łodzi jest świetna zabawa. Natomiast to przy 3-dniowym rejsie jest kosztem już około $1000. Więc przestrzał cen jest bardzo duży. Bardzo duży. Warto się zastanowić, warto wybrać. Dla każdego coś miłego. Okej, dobrze. No to zanim pojedziemy dalej na południe Wietnamu przez piękne plaże, to pojawia się tu pytanie, jak wygląda transport w Wietnamie? Bo to ma kluczowe znaczenie dla komunikacji. Odległości przecież między północą a południem są niemałe. Więc tak, Wietnam jest wielkości Polski, tak jak wspomniałem, natomiast jest to kraj taki podłużny, więc z północy na południe jest około 2500 km, natomiast na szerokość Wietnam nie jest szeroki, więc jeżeli chodzi o transfer, no to tak naprawdę przemieszczamy się głównie z północy na południe. Centra przesiadkowe są w dużych miastach, więc tutaj Hanoi jest takim hubem przesiadkowym do wszystkich lokalizacji na północ, Saigon do większości lokalizacji na południu. W środku Wietnamu mamy miasto Da Nang, które też jest takim miejscem, gdzie można do kilku destynacji pojechać. Mimo że to jest ta woziutka część Wietnamu, to bardzo dużo atrakcji w środkowym Wietnamie. Jak się przemieszczamy? No, od czego zaczniemy, Robert? Samolot, pociąg? Zacznijmy może od samolotów, ponieważ one latają i to dosyć sporo ich jest. Rzeczywiście ja poruszałem się wewnątrz samolotami wietnamskich linii lotniczych. Przejdźmy później przez lżejszy transport, pociągi, autobusy i inne atrakcje. Okay. Jeżeli chodzi o linie lotnicze, no to loty po Wietnamie, generalnie Wietnam ma kilka lotnisk międzynarodowych i w sumie kilkanaście lotnisk lokalnych, więc naprawdę można dolecieć w każde miejsce samolotem. Lot samolotem jest sprawny i relatywnie niedrogi. Naczelną linią są Vietnam Airlines, to takie linie państwowe. Oficjalnie na Skytracku mają 4 gwiazdki. Rzeczywiście potwierdzam, że lata się przyjemnie, samoloty są nowe, profesjonalna obsługa, bardzo sympatycznie. To też ceny nie są wygórowane, aczkolwiek są na pewno najdroższe ze wszystkich opcji dostępnych. Jeżeli ktoś chce lecieć bardziej budżetowo, ma do wyboru generalnie 3 linie w tej chwili, takie budżetowe linie lotnicze, Jetstar, Vietjet i Bamboo Airways. To są 3 podstawowe linie lotnicze. No i tutaj taka zasada jak zawsze, najlepiej jest kupić przez internet bilet na tanią linię. Ile taki bilet kosztuje? Na takiej trasie standardowej Hanoi-Saigon, bo to jest taka główna trasa lotnicza, no to Vietnam Airlines musimy zakładać około $100 normalny bilet. Nie mówię oczywiście o promocjach specjalnych, business class i tak dalej, bo to jest inna historia, ale standardowo około 100 kosztuje ten bilet, natomiast w tanich liniach kupiony te 3 czy 5 miesięcy do przodu kosztuje połowę tego, czyli około $50. A to nie jest tak dużo. Ale bagaż 7 kilo podręczny na przykład. No właśnie. Czyli tak jak z tanimi liniami lotniczymi, tajemnica ceny biletu tkwi w szczegółach. Tak. No dobra, ale to samoloty, pozostały transport. Pozostały transport, pociągi. Fantastyczna kolej, która się nazywa koleją zjednoczeniową, budowana przez Francuzów w czasach kolonialnych, potem w czasach wojny naprawiana, remontowana, troszkę poprawiona w ostatnich latach, prowadzi tak naprawdę od Hanoi do Saigonu, to jest ta główna linia. I najszybszy pociąg jedzie w tej chwili, jeżeli nie kłamie, 32 godziny. Natomiast to już jest przygoda, prawda? To jest przygoda. Cała trasa nie polecam, całej trasy nie polecam na raz, ale są odcinki na przykład między północnym Wietnamem środkowym albo środkowym południowym, 8, 10, 12 godzin. W pociągu mamy różne klasy, więc mamy też różne pociągi.
o różnych klasach, więc są i twarde siedzenia bez klimatyzacji, miękkie z klimatyzacją, są kuszetki sześcioosobowe, czteroosobowe, a ostatnio pojawiły się prywatne wagony firm turystycznych, które oferują nawet takie, powiedziałbym, małe saloniki w tych pociągach, więc jest bardzo sympatycznie, pociągi są mniejsze, tego się można było spodziewać, jest mniejszy rozstaw torów, więc pociągi też są mniejsze odpowiednio. Jeżeli jedziemy w grupie, to na pewno taki pociąg to jest super pomysł i super zabawa. Dodatkowe dwie trasy, na których możecie się pojawić, są jeszcze dwie dodatkowe trasy pociągowe. Pierwsza to jest do Halongu, aczkolwiek pociąg do Haifongu, przepraszam, do miasta Haifong położonego na jednym z końców zatoki. Natomiast tam jeżdżą głównie pociągi osobowe, takie bez klimatyzacji, hard seats. Ale jest to przygoda dla podróżnika, jeżeli lubicie coś takiego, to zdecydowanie polecam, jechałem kilka razy. Nie jest to komfortowe, ale zabawy jest co niemiara w takim pociągu. No i Sapa, czyli górski, najbardziej popularna miejscowość, góry północnego Wietnamu, granica z Chinami. I tam prowadzi również linia kolejowa, zbudowana przez Francuzów. I tam jeżdżą w większości prawie same kuszetki. Tam jeżdżą same kuszetki, tam rzeczywiście jedzie się całą noc, 8 godzin, ale fantastyczny pomysł, bo wsiada się wieczorem do pociągu w Hanoi, rano się wysiada i jesteś prosto w górach. Kuszetka jest komfortowa, można się wyspać, od razu powiem, ja bardzo lubię jeździć w kuszetkach, śpię w nich fantazyjnie, a jak jest większa ekipa, no to wystarczy dogadać się z konduktorem w znany wszystkim sposób i wtedy można zrobić sobie muzykę albo catering, jakąś małą imprezę, więc w tych pociągach bywa wesoło. Maćku, to jeszcze jak jesteśmy przy pociągach, to ceny pociągów proszę podaj, żebyśmy mieli orientację. Och, tutaj te pociągi są różne na różnych trasach. Chyba taki najbardziej popularny to jest pociąg do Sapy. Tak z marszu trzeba powiedzieć, że w jedną stronę myślę, że będzie to w granicach $25 za bilet. Okej. Okay. No dobra, no to nie mamy... jest tanio, to nie jest tanio, ale pamiętajmy, że wtedy mamy ten koszt hotelu już z głowy, więc ten pociąg tak, jest no bo to 8 godzin kuszetka. Wychodzi całkiem atrakcyjnie. Potem autokary, autobusy, busy. Tutaj się bardzo zmieniło i w Wietnamie w ciągu ostatnich lat gigantycznie polepszył się transport publiczny autokarami. Pojawiły się autobusy kuszetki, czyli takie normalne z łóżkami, klimatyzowane, więc można jeździć na długie dystanse i korzystać z tego, że śpi się w autobusie. Pojawiło się większość i to, co jeszcze 20 lat temu było standardem, jak ja pamiętam, przyjeżdżałem do Wietnamu, autobusy, pootwierane okna, kurczaki, milion ludzi z jakimiś bagażami, zero klimatyzacji. Ten standard właściwie odchodzi w przeszłość i w tej chwili taki autobus jest już atrakcją nawet dla wielu Wietnamczyków mieszkających w mieście. A do autobusów dochodzą busy, bardzo popularne, takie 16-osobowe, Fordy Transity głównie, więc tutaj one też stanowią taki dodatkową opcję na transfer do wielu lokalnych. I autobus albo bus dojeżdża, przysięgam, że do każdego miasteczka wietnamskiego. Do wioski nie, ale do każdego miasteczka, więc naprawdę wszędzie można dojechać. Maćku, to już jak jesteśmy w przejeździe, to wirtualnie dojechaliśmy na plaże wietnamskie, które najlepsze są w jakich okolicach? Więc tak, no jeżeli jedziemy z północy na południe, na północy są plaże, ale to jest jakby temat, taki powiedziałbym, że troszkę może mniej dla turysty z Europy atrakcyjny, natomiast środkowy Wietnam, Danang, Hoi An, tam zaczynają się wspaniałe plaże. Danang, Hoi An, dwa ważne miejsca turystyczne, resortowe, wypoczynkowe, piękne plaże, super baza dla każdego w każdym zakresie, od tanich miejsc do bardzo luksusowych, więc zdecydowanie Da Nang. Potem jeżeli lubicie coś bardziej egzotycznego, trochę dzikie plaże, ale też piękne resorty położone, to między Da Nangiem a Saigonem jest kilka lokalizacji, gdzie można pojechać i fajnie wypocząć na niezłym poziomie, z tym, że tam macie bardziej, tak powiedziałbym, że dziko, bo Da Nang, Hoi An, no to poza plażami, no to jest cała jakby infrastruktura dla turystów, czyli atrakcje, zabytki, zabawa, knajpki, kawiarnie, puby, wszystko to, co można sobie wyobrazić, natomiast w tych pomiędzy Hanoi i Saigonem, przy tych resortach jest tam zdecydowanie bardziej tak lokalnie. No i jakbyśmy śmignęli dalej tutaj mamy Da Nang, bo za chwileczkę powiem o plażach na południu. Tak, właśnie. Chciałem pokazać jedną z ostatnich atrakcji, takich, które teraz są tak popularne i zresztą twoje zdjęcie było, prawda? Tak. O co tu chodzi? Więc szybka zmiana tematu. Da Nang Golden Bridge.
zbudowano, to są wzgórza Bana. Na tych wzgórzach Banach znajdujących się jakąś godzinę jazdy, niecałą godzinę jazdy od miasta Danang czy od miasta Hoi An, to kiedyś była wypoczynkowa miejscowość francuska. Tam obok tego można zobaczyć jeszcze wille francuskie, które budowano w czasach kolonialnych. No i te wille funkcjonowały, ja jeszcze do nich jeździłem i na te Bana Hills, tego mostu nie było, można było wejść pieszo. Ja jeszcze wspinałem się tam pieszo, idąc wzdłuż wodospadu, przez dżunglę, którą tu widzicie Państwo. Natomiast kilkanaście lat temu postanowiono zbudować tam wielki resort i taki rodzaj parku rozrywki. Szczerze, kicz jest na maksa, ale jest tam tyle, że nie można się oprzeć. To jest taki kicz, któremu nie można się oprzeć i złoty most z rękoma, którego podtrzymują, on jest złoty, tak jak widzicie tutaj. Te ręce są specjalnie tak stylizowane, jakby miały 1000 lat, natomiast ten most ma kilka lat. Widok jest fantastyczny, jeżeli nie ma chmur. To jest rzeczywiście wysoko w górach. I raz oko chyba z 1000 metrów, no może tam być, no może nie będzie, blisko 1000 metrów nad poziomem morza, więc często też są chmury, jakaś pogoda, więc różnie z tym widokiem bywa, ale most rzeczywiście robi wrażenie i rzeczywiście jest to atrakcja z tej ziemi. Dookoła mostu jest miasteczko europejskie z kopią katedry Notre Dame, na górze są hotele, jest zbudowane wielkie, wielkie pagody, pomnik wielkiego białego Buddy, teraz buduje się srebrny most koło złotego mostu, takie parki są porobione, ogrody, wystawy kwiatów, no powiedziałbym taki Disneyland, jak sobie Wietnamczycy go wyobrażają, a tak naprawdę to jest atrakcja zbudowana dla wietnamskich turystów, chińskich, koreańskich, którzy chętnie przylatują do tej części Wietnamu na wakacje i oni mają taką namiastkę, słuchajcie, no Europy, no co chcą zobaczyć? No chcą zobaczyć Europę, tak jak my chcemy zobaczyć Azję i chłonąć tą Azję, tak oni chcą chłonąć tą Europę, no i to jest namiastka Europy zbudowana dla nich. Na głównym placu przed katedrą jest dużo knajp i tam jednym z głównych dzierżawców w tym są Rosjanie, nawet chyba Kazachowie, albo Rosjanie, albo Kazachowie i tam jest rosyjska kuchnia taka szaszłykowa właśnie, znana wam pewnie z tamtego rejonu świata, więc śmieszna rzecz, ale nie można się oprzeć i jak pojedziecie, na pewno nie będziecie zawiedzeni. Maćku, mówiliśmy tutaj o plażach, jesteśmy w środkowej części Wietnamu. Znów wrócę do kosztów. Ile trzeba zapłacić w Da Nang albo w Hoi An za nocleg? Ile tam najlepiej czasu spędzić? Czy jest coś do robienia oprócz tych zabytków, które są i plaż, czy to raczej trzeba potraktować jako część taką bardzo wypoczynkową, a skupić się na północy i południu Wietnamu? Więc już mówię, więc tak, pierwszą rzeczą, którą chyba co do każdego miejsca musimy sobie powiedzieć, Wietnam jest bardzo zróżnicowany cenowo. To nie jest tani kraj. Jeżeli ktoś mówi, że Wietnam jest tani, to właściwie taka wypowiedź nie do końca jest prawdziwa, dlatego że Wietnam jest krajem, gdzie są bardzo różne ceny. Jest dużo rzeczy atrakcyjnych cenowo, bardzo tanich, jest średnia półka i jest półka luksusowa. Więc tutaj wiadomo, że im lepsza plaża, fantastyczniejszy resort, tym drożej, im dalej od plaży, tym taniej. Więc tutaj w tej części Da Nang Hoi An, bo nazwijmy to Da Nang, to jest takie główne miasto, powiedziałbym rozrywkowo, biznesowo, takie no duże miasto wietnamskie po prostu. Natomiast Hoi An jest miastem zabytkowym, turystycznym, też na liście UNESCO, znajdującym się jako Światowe Dziedzictwo Kultury, z zachowaną fantastyczną starówką, którą odbudowywał Kazimierz Kwiatkowski, jeden z najbardziej znanych Polaków w Wietnamie. Ale znani Polacy w Wietnamie to może za chwilę, jak Robert przypomnisz mi, to możemy powiedzieć kilka słów o znanych Polakach w Wietnamie. To też ciekawostka. Dobrze, bo tu właśnie padło pytanie, które miałem później ci zadać, ale jeżeli już o Polakach, to jak dużo Polaków mieszka, to połączymy sobie to w jeden Jasne. Blok, ale dokończmy o hotelach najpierw ocenę. Więc powiem tak, że można, jeżeli ktoś ma mniejszy budżet i szuka czegoś typu fajne hoteliki, domy na wynajem nawet z basenem, An Bac Beach, miejsce, w którym można znaleźć pokój naprawdę za, no to zależy czy w sezonie czy nie, bo to jest w takich krajach ważne, czy mamy sezon wysoki, czy mamy sezon niski, no tutaj ceny się będą różnić. Natomiast w wysokim sezonie za $20 można spokojnie znaleźć bardzo fajne miejsce blisko dzikiej plaży,
bez problemu. Natomiast obok można oczywiście skorzystać z jednego z resortów czy hoteli, gdzie ceny podstawowych pokoi to $100, 150. W samym Hoi An fantastyczne hotele czterogwiazdkowe, 40, 50, $60. Tak mniej więcej ceny się kształtują, więc ten przestrzał cen jest bardzo duży. Zależy on od lokalizacji, albo blisko Hoi An, czyli Starego Miasta, albo blisko plaży. Ale mówię, tutaj naprawdę można wybierać. Maćku, pędzimy dalej, ponieważ trochę się rozgadaliśmy, ale z tobą tak zawsze, bo ty o Wietnamie mógłbyś mówić pasjami. Więc jasne. Południe do Saigonu i czy w tym Saigonie rzeczywiście zawsze jest Saigon? Więc tak, pojawia się pierwszy rzecz, którą przygotowałem. Piwo Saigon, tak? Tak, piwo Saigon, kultowe piwo Saigon. Jest otwarte. Oż ty. Mówiłem, że musimy o tym poważnie porozmawiać. Spokojnie, Robert, jest drugie dla ciebie. Więc jakby super, cieszę się. Dobrze. Są dwa. No. Więc, ale myślę, że to każdy z Państwa zna po tej kwarantannie, która w Wietnamie też w części, może w mniejszym reżimie niż w Polsce, więc imprezy przez internet, myślę, że wszystkim są znane, więc tutaj mamy taką internetową małą imprezę z Robertem, dwa piwka, więc a poważnie wracając do Saigonu, piwo Saigon, jedno z najstarszych browarów, 1800, już zerkam, 75, zbudowany przez Francuzów, tak naprawdę popularność piwa to czasy francuskie. Francuzi przywieźli tutaj piwo, pokazali, jak się to piwo robi, jak się je pije i popularność piwa zaczęła się tak naprawdę od czasów francuskich. Na początku piwo było ekskluzywne, pito je w miastach, to był napój dla mieszczuchów, tak go można nazwać, dlatego że na wsi wietnamskiej pije się i piło się głównie bimber. Różny bimber. Maćku, do gastronomii wracamy jeszcze do wrócimy. Wracamy do Saigonu. Muszę tu uporządkować trochę naszą dyskusję, żeby było po kolei. Saigon, największe miasto w Wietnamie, ponad 10 milionów ludzi. Trudno powiedzieć, ile dokładnie, dlatego że spora część mieszkańców nie jest zameldowana w ogóle w Saigonie, ale około 10, ocenia się 10 do 12 milionów mieszkańców mieszka w metropolii. Cóż mogę powiedzieć, bardzo różna metropolia, większość osób ogląda wyłącznie dzielnicę 1, taką dzielnicę turystyczną, biznesową, natomiast w Saigonie są 24 dzielnice. Oficjalnie Saigon nazywa się miastem Ho Chi Minha, czyli Ho Chi Minh City i tak rzeczywiście funkcjonuje na mapach, natomiast tak się mówi na niego głównie na północy Wietnamu, natomiast na południu, mimo prób wdrożenia, większość mieszkańców i tak mówi o mieście Saigon albo ci, którzy mieszkają, mówią o sobie Saigończycy, więc to jest taka pierwsza ciekawa różnica. No i cóż mogę powiedzieć, Saigon, bardzo kolorowa metropolia, warta zobaczenia, bardzo, bardzo różnorodna. Igar kuchnie, tanie jedzenie, motorki, riksze, fantastyczne muzea, świetne zabytki kolonialne, dlatego że Saigon nie był zniszczony w czasie wojny, praktycznie w ogóle, więc bardzo dużo zabytków pozostało. Fantastyczna Chinatown. Zupełnie inne niż w wielu miastach, dlatego że Chińczycy są kulturowo bardzo podobni i się przenikali z Wietnamczykami, więc to Chinatown nie jest takie oczywiste, ale bardzo, bardzo ciekawe. Piękne biurowce, fantastyczne miejsce na imprezy, tysiące kawiarni, tysiące knajpek. W Saigonie ocenia się, że około 120 tysięcy jest knajpek i restauracji, więc nie ma szans przez całe życie, żeby nawet zajrzeć, myślę, że do części z nich. Centra handlowe, no to wszystko, co macie w wielkim mieście, więc od samego takiego dołu, aż po super highlife'owe rzeczy i można zobaczyć tam, tak jak mówię, i rikszarza, który sobie swoją rikszą sunie, ale można też zobaczyć Ferrari przejeżdżające, złote Bentley'e, więc mamy wszystko to, czego oczekujemy od takiego azjatyckiego, jak to nazywam, blichtru. Czyli takie typowe wietnamskie, azjatyckie właściwie kontrasty, które widać w każdym państwie, czy w większości państw Azji. Maćku, ja teraz zapytam cię o takie miejsca, czy atrakcje, które zostawiamy. Albo o nich nie wiemy, albo one są daleko, a ty jako tubylec, bo już ponad 20 lat, no to wiesz o ciekawych miejscach i o te ciekawe, takie wyjątkowe miejsca, które warto odwiedzić, planując podróż do Wietnamu. Chciałem cię teraz właśnie zapytać.
Och, są miejsca, no są miejsca standardowe, tak, to wiemy Halong, Hanoi, Saigon i tak dalej, więc są miejsca takie, tak zwane po angielsku must to see, czyli takie, które trzeba zobaczyć, więc na pewno warto w nich być, ale są też miejsca takie nieoczywiste, nie do końca popularne i tutaj rzeczywiście jest kilka atrakcji, na które warto zwrócić uwagę, czy warto sobie rozważyć, nawet jeżeli nie robiliśmy tego wcześniej. Na pewno jedną z nich są wycieczki na skuterach. I niekoniecznie samemu, bo mam świadomość, że nie każdy w Azji będzie chciał prowadzić skuter, ale wycieczki skuterowe z kierowcami i to najfajniejsze wycieczki są miasta nocą, Hanoi, Saigon nocą i wycieczki po wioskach wietnamskich. Wycieczki po wioskach skuterami. Drugą rzeczą, która jest super fajna, chyba coraz bardziej popularna na świecie i też Polacy coraz bardziej lubią, natomiast nie, taka oczywista, wydaje mi się, to jest homestay. I Wietnam rzeczywiście ma fantastyczne homestaye, najlepsze moim zdaniem są w Delcie Mekongu. Wytłumaczmy, co to znaczy homestay, żebyśmy precyzyjni. Okej. Homestaye, czyli nocowanie u gospodarzy w domu. I to są mniej lub bardziej przygotowane komercyjnie obiekty, ale jest to w domu u kogoś, z rodziną, z rodzinnym jedzeniem, mieszkanie na wiosce, oczywiście obowiązkowo z noclegiem. Jeżeli jest to taka bardziej homestay, nie do końca skomercjalizowany, bym go nazwał, to często można liczyć na lokalną imprezę, na śpiewanie karaoke, na udział w, nie wiem, w imprezie urodzinowej, pogrzebowej, w meczu piłki, lokalnym meczu piłki nożnej z chłopakami. Więc tu naprawdę pobyt na wsi to jest przygoda, która jest... To są najlepsze atrakcje. Aczkolwiek nie zawsze jest klimatyzacja w pokoju, więc trzeba... Tam klimatyzacja jest przereklamowana, no, tak jak spanie i wiele innych rzeczy. Maćku, no to wiemy już mniej więcej, z czym ten Wietnam się je, wiemy już, gdzie jest. Jeszcze pytanie na koniec tej części, o jakiej porze roku najlepiej jechać do Wietnamu i zanim odpowiesz na to pytanie, to jeszcze raz zaproszę Was, moi drodzy, do zadawania pytań, bo zobaczcie, Maciek jest do Waszej dyspozycji i zdradza takie tajemnice, które kosztują normalnie spore pieniądze. Tak więc, a jeszcze dzisiaj będziemy pokazywali, jak się robi prawdziwe sajgonki, takie najlepsze. Więc Maćku, odpowiadamy na pytanie o ten Wietnam. No to o jakiej porze roku najlepiej? Generalnie najlepszy sezon na przyjazd do Wietnamu to jest w takich miesiącach jak luty, marzec, kwiecień, maj. I potem październik, listopad, grudzień. To są najlepsze miesiące, w których najlepiej odwiedzać Wietnam. Jeżeli ktoś planuje wycieczkę w styczniu lub w lutym, musi się liczyć z tym, że na północy Wietnamu jest zima i jest chłodno. Więc zima to są temperatury, które mogą być 5, w górach może być 0 stopni, tak dosłownie, natomiast trzeba liczyć się około 10-15 stopni, trochę więcej opadów, więc styczeń, luty na północy nie jest taki super atrakcyjny, natomiast na południu Wietnamu jest pora deszczowa i ona generalnie jest w ostatnich latach od czerwca do początku października. Od razu powiem wszystkim, że to nie wyklucza wyjazdu, natomiast trzeba się liczyć po prostu z deszczem. Ten deszcz przychodzi, on jest intensywny, rzeczywiście pada, ale on trwa 2-3 godziny, wychodzi słońce, mamy kilka godzin słońca i znowu na 2-3 godziny wpadnie deszcz. Więc ta pora deszczowa, taka kompletnie mocna pora deszczowa to sierpień, wrzesień. A tak naprawdę, jak mam być szczery, Wietnam cały rok. Tylko może w zimie krócej na północy, a w lecie krócej na południu. Okej, zanim zamkniemy tą część, to jeszcze Ci pokażę jeden z eksponatów z mojej kolekcji pamiątek ze świata, z Wietnamu. Jedna z moich ulubionych zabawek, czyli puppet z teatru. Oho! Oż ty, proszę bardzo. Jesteś przygotowany na wszystko, naprawdę, no. Ciebie nigdy nie można zaskoczyć, Maćku, ale to szacunek właśnie, dlatego, że jesteś przygotowany do lekcji. Co z tymi lalkami w Wietnamie jest, powiedz? Tego dżentelmena, którego masz, to jest Ciuteu, czyli taki chłopiec, wujek, wesoły, zabawny chłopiec, zabawny wujek, czyli ktoś w rodzaju takiego wioskowego błazna. To ja go jeszcze raz pokażę w takim razie, a ty mów. Tak. Teatr lalek wodnych, fajna atrakcja i to jest atrakcja, która ma praktycznie 1000 lat. W tej chwili już 1000. 1000-letnia atrakcja. Teatr lalek wodnych powstał jako tak naprawdę forma takiego z jednej strony zabawy, z drugiej strony takich
pokazywania, trochę przekazywania historii, kultury, tradycji. I te trupy teatralne funkcjonowały w północy Wietnamie, w delcie Rzeki Czerwonej. Od razu Państwu powiem, że Teatr Lalek Wodnych to nie jest cały Wietnam, dlatego że Wietnam zmieniał się w historii. Zaczynał się, w cudzysłowie, Wietnam zaczął się od północy, natomiast w trakcie historii przesuwał się coraz bardziej na południe, aż do tego momentu, kiedy od XVIII wieku, od XIX wieku, od XIX wieku znajduje się, od połowy XIX wieku znajduje się w takim kształcie, jak jest do tej pory. Natomiast lalki wodne, atrakcja z północnego Wietnamu, teatr, trupy lalek wodnych jeździły od wioski do wioski, robiły takie przedstawienie. W każdej wiosce znajduje się wietnamski na, no w każdej wiosce wietnamskiej właściwie, tak ruszam teraz głową. To dotyczy wiosek zasiedlanych przez Wietnamczyków, to jest grubsza historia, ale powiedzmy, że dla uproszczenia w każdej wiosce znajduje się coś, co nazywamy dyń, czyli takie miejsce założycielskie wioski, takie główne miejsce feng shui, takie miejsce, gdzie się zbiera. To jest coś w połączeniu pomiędzy siedzibą wójta a remizą strażacką, czyli miejsce, gdzie się zbiera, zbierają ludzie, gdzie się ustala najważniejsze rzeczy. Tam znajdują się duchy, tam znajdują się duchy przodków, duchy miejsca, wioski. I to jest generalnie budowane na wzór chińskich takich pomysłów feng shui, w związku z czym to są domy, ołtarze, na których często znajdują się bohaterowie, czy lokalni, czy bohaterowie krajowi. I to wszystko budowane jest dookoła, otoczone murem. I przed takim dyniem znajduje się sadzawka wodna, bo oczywiście elementy kwadratowe, okrągły, element wody, to wszystko w filozofii feng shui musi być. W związku z czym ta sadzawka była na tyle duża, że trupy przyjeżdżające budowały tam bambusową bramę i poruszając takimi bambusowymi kijami, na które były nadziane lalki, robiły cały show dla lokalnych ludzi, którzy przychodzili oczywiście na ten show, oglądali go, czekano na przyjazd takiej trupy miesiącami, więc jak trupa przyjeżdżała, to cała wieś dosłownie schodziła się na takie przedstawienie i właśnie w tym momencie, jak mieliśmy to przedstawienie, no to oczywiście trupa dostawała coś od wioski, zazwyczaj jakiś lokalny wójt przygotowywał czy to pieniądze, czy to posiłek, często trupa nocowała w tym dyniu. Natomiast budując tą scenę całą, trupa widziała publiczność, natomiast publiczność widziała tylko piękną bramę i lalki, które bawiły się w sadzawce. I w tej całej elementach był ten właśnie Teł, którego pokazałeś przed chwilą, czyli taki prześmiewca. On trochę mówił żarty, trochę był taki sprośny, trochę był figlarny, trochę dawał nauki różnym osobom. I w tej konfucjańskiej kulturze, bo Wietnam to jest kraj w większości konfucjański, taki Teł, tak jak błazen na dworze królewskim, mógł powiedzieć wszystko. Na przykład mógł powiedzieć, no wujcie drogi, chyba przesadzacie w tym roku z pobieraniem pieniędzy od mieszkańców, tak? I wszyscy się śmiali, ale to była taka forma komunikacji, tak jak błazen na dworze królewskim dawniej też mógł królowi powiedzieć dużo różnych rzeczy, na co bez żadnego ryzyka utraty twarzy albo głowy wręcz. Lalki skaczą, duża sztuka. Ta sztuka zaginęła wraz z pojawieniem się telewizji, radia. I rzeczywiście w tej chwili ja widziałem jeszcze prawdziwe, ostatnią trupę widziałem w prowincji Bak Ninh. I takie przedstawienie na wsi. Takie na wsi dla wieśniaków z taką sceną. Natomiast w tej chwili no, tą sztukę można zobaczyć tak naprawdę w teatrach w Hanoi. Aczkolwiek w delcie Mekongu jest teraz na jednej ze wsi otworzony teatr. Oczywiście powiedziałbym, że pod turystów lekko, aczkolwiek mieszkańcy mają za darmo wejście i często poza turystami siedzą też lokalni mieszkańcy i tam pokazują to w wioskowej scenerii. Powiem szczerze, wow. W teatrze no jest ta atmosfera taka trochę teatralna, jest to ciekawe. Natomiast trzeba pamiętać, że to są elementy wierzeń, elementy kultury, elementy historii i elementy jakiejś tam zabawy, takiego folkloru. Łapiemy gęsi, nie wiem, wujek Teł się śmieje z kobietami, gdzieś tam jakieś plotkują i tak dalej, więc to wszystko, co było życiem wieśniaków kiedyś w Wietnamie Północnym, to jest pokazane w tym Teatrze Lalek. Maćku, pewnie moglibyśmy rozmawiać o dużo większej ilości atrakcji, kulturze godzinami, ale trochę czas nas jednak ogranicza. Przejdziemy do następnej części i powiem ci tutaj w tej części, że strasznie się ucieszyłem, kiedy cię zobaczyłem w tym czymś, co masz na szyi swej, ponieważ ja zawsze noszę podczas moich podróży kambodżańską kramę albo arafatkę, ale zawsze mam coś, co chroni moją szyję, co pomaga mi od
od potu, od słońca, czasami noszę w tym zakupy, czasami przewiążę się w pasie, czyli tak jak to robią Kambodżańczycy, a czy taką samą funkcję ma twoja chusta i jak ona się nazywa w Wietnamie? Tak samo krama? Nie, ona się nie nazywa krama, natomiast ta chusta tak naprawdę funkcjonuje w wielu krajach Azji. I w Mianmie, i w Laosie, i w Kambodży, i w Tajlandii, i w Wietnamie. Oczywiście każdy Azjata uważa, że ta chusta pochodzi oryginalnie z jego kraju, co jest oczywiście bardzo zabawnym tematem do dyskusji z lokalsami. Natomiast ona się nazywa Khadran na południu Wietnamu, w Delcie Mekongu i jest takim charakterystycznym strojem tylko dla regionu Delty Mekongu. Tutaj warto powiedzieć, oczywiście Delta Mekongu to jest rejon zamieszkały w dużej części przez ludność khmerską, więc tutaj dodatkowo ten element, ale ta chusta oczywiście jest wielofunkcyjna. Oczywiście można ją nosić na szyi, można z niej sobie zrobić takie tutaj, powiedzmy, nakrycie głowy. Ja teraz akurat jestem w słuchawkach, więc to mi tak specjalnie nie wyjdzie, ale na przykład jak mamy słoneczny dzień, można założyć tak, można zrobić sobie pełną instalację na głowie. Ta chusta oczywiście, można z niej zrobić, mówię, mnóstwo rzeczy, można coś przywiązać, można sobie w nią schować zakupy, na przykład kilo mango można wrzucić i zawiązać sobie, więc lokalsi naprawdę traktują to jako taki podstawowy gadżet. I bardzo fajne jest, bo z tą chustą jest związanych wiele przygód. Ja mam kabelek od słuchawek, dlatego się tak troszkę kręcę. Różne sposoby są wiązania. Robert ma jeden, ja mam drugi ze sposobów, ale jest ich wiele. Natomiast bardzo ciekawe, bo to jest taki znak etniczny właśnie, głównie dla Khmerów z Delty Mekongu, czy tam dla tych Wietnamczyków, takich powiedzmy blisko tej kultury khmerskiej. Ja będąc w północnym Wietnamie, bo Wietnam, o czym chyba jeszcze nie wspomnieliśmy dzisiaj, to kraj nie tylko Wietnamczyków. W Wietnamie mieszkają 64 grupy narodowościowe, więc jest naprawdę bardzo dużo różnych grup narodowościowych, które różnią się i kulturą, i religią, czasami językiem w mniejszym lub większym stopniu. No i właśnie mają takie ubranie, stanowi ten element identyfikacji kulturowej. I to jest niesamowite, że jak ja przyjeżdżałem w tej chuście na północ Wietnamu, pojechałem w góry, gdzie spotykałem górali z mniejszości Thai, z mniejszości Hmong, oni od razu tą chustę zauważali i pytali się mnie, skąd to jest. Ja zawsze mówiłem, że to jest Mien Thai, czyli Wietnam Zachodni w dużym przybliżeniu, bo Delta Mekongu to jest słowo, którego się nie używa w Wietnamie generalnie. Mówi się Wietnam Zachodni, czy strona zachodnia, to jest właśnie Delta Mekongu i oni od razu mówili, że to gość jest z Delty Mekongu. I jak nawet nie pytali, to często ktoś mówił, Delta Mekongu idzie. Więc taki fajny element identyfikacji kulturowej, jak posiadasz tą chustę w innej części Wietnamu. No właśnie, jesteśmy przy tej części drugiej naszego spotkania, czyli będziemy rozmawiali o ludziach, o Wietnamczykach, ale też porozmawiamy sobie o Polakach mieszkających w Wietnamie. No, Maćku, ja mogę artefakt mam przygotowany na część drugą. Nie wiem, czy to o którym wspomnieliśmy, w wersji wężowej. Czyli? Ojej, to będzie na trzecią część, gdzie będziemy mówili o gastronomii. To jest, Czyli odstawiam na razie. Na razie odstawiaj i ja to jestem, nie jestem fanem takich rzeczy, ponieważ nie lubię, jak zwierzęta są używane do takich celów, ale to na marginesie. Chciałbym z tobą porozmawiać o Wietnamczykach, dlatego że ty po tych 20 latach i znajomości języka wietnamskiego, bo wiem, że ją posiadasz, to powiedz mi, jak to jest po pierwsze z językiem, a po drugie, jak to jest z Wietnamczykami? Czy jak teraz już mówisz po wietnamsku, czy oni traktują cię jak białego, który przyjechał tam i mieszka i robi biznes, czy częściowo tam na przykład sąsiedzi mówią gdzieś tam, czy twoi znajomi mówią, ten to już jest taki bardziej wietnamski niż polski? To jest temat rzeka, od razu ci powiem tak, to jest temat, pewnie temat rzeka. Jeżeli chodzi o Saigon i sąsiadów, to od razu wam zdradzę, że Saigon jest taką metropolią. Saigon jest jednym z najmłodszych miast Azji w ogóle, który ma 300 lat. Praktycznie jako ośrodek miejski funkcjonuje od czasów francuskich. Tam wcześniej znajdowała się Cytadela i małe miasteczko, ale tak naprawdę od czasów francuskich. To jest miasto napływowe. Do Saigonu większość osób przyjechała. Te perturbacje historyczne w XX wieku też spowodowały to, że była duża migracja i dużo ludzi opuszczało Saigon, dużo osób przyjeżdżało, więc tak naprawdę jest to główny ośrodek przemysłowy, główny ośrodek usługowy, więc takie miasto multikulti, więc w Saigonie mieszka mnóstwo obcokrajowców, bardzo różnych z całego świata, więc właściwie w Saigonie to nikt nie zwraca na to uwagi, kim jesteś, tak? Jeżeli mówisz po wietnamsku, no to już w ogóle traktują cię tak, jakbyś tutaj mieszkał od lat.
Bardziej ciekawie z językiem wietnamskim, z poruszaniem się jest na prowincji, czyli na wioskach wietnamskich. Ja, czego chyba jeszcze nie zdradziliśmy, mam żonę Wietnamkę, więc mam rodzinę wietnamską właśnie w Delcie Mekongu. No i tam jest bardzo ciekawa historia z tym związana, bo w Delcie Mekongu oczywiście mówią w dialekcie, dlatego że poza różnymi językami, które mówią mniejszości narodowe, Wietnamczycy mówią generalnie w trzech dialektach, które są do siebie średnio podobne, tak bym powiedział. Znaczy dla obcokrajowca jest to duża sprawa, żeby ucząc się jednego dialektu, mówić drugi. To nie jest takie proste. No i w Delta Mekongu ma też swój dialekt, który jest relatywnie dość ciężki do zrozumienia, więc ja mówię z dialektem, bo uczyłem się wietnamskiego w Hanoi, gdzieś mówię tak najbardziej po hanojsku, w tym dialekcie hanojskim. On też moim zdaniem jest najprostszy i jest najbardziej popularny, bo to jest oficjalny dialekt, którym wszędzie się porozumiesz. Więc jak ja mówię, to każdy rozumie. Natomiast w drugą stronę vice versa bywa różnie. Czasami się muszę dopytać, czasami muszę się dobrze wsłuchać, żeby zrozumieć, o czym jest mowa. Więc wietnamski jest ciekawy, ale widzę też, że Wietnamczycy czasami mają problemy, żeby złapać tak z marszu, jak inny Wietnamczyk z innej części Wietnamu mówi. Na wiosce wietnamskiej zdecydowanie traktują jak swojego. Traktują jak swojego, czego efektem jest na przykład to, że jestem zwolniony z obowiązku meldunkowego. W Wietnamie jest obowiązek meldunkowy dla obcokrajowców, natomiast ja na tak zwanej wsi rodzinnej, bo tutaj bardzo ważną rzeczą dla każdego Wietnamczyka w całym życiu jest Khoe Huong, czyli wieś rodzinna. I o to zapyta cię każdy Wietnamczyk, gdzie masz wieś rodzinną, stąd oni się często pytają, gdzie mieszkasz, w jakim mieście, nawet jak tego miasta nie znają, to gdzieś starają się to zapamiętać i sobie ułożyć to w swojej takiej to kosmosie tego, jak świat wygląda. I moja wieś rodzinna jest w Delcie Mekongu, więc jak ja tam przyjeżdżam, to jestem u siebie. Natomiast oczywiście, jak się do innych części Wietnamu, bywa różnie, ale generalnie Wietnamczycy są bardzo przyjaźni, pytają się, muszę rozmawiać z tobą. O, z dwóch powodów. Wietnamski język nie ma zaimków osobowych, więc pierwsze pytanie będzie, dosłownie jest takie pytanie, w chwili obecnej ile lat? Bo oni nie mogą, żeby grzecznie zadać, nie mogą ci użyć, bo nie ma zaimków osobowych, są relacyjne zaimki. I oni, Wietnamczycy mają troszkę problem z oceną tego, ile my mamy dokładnie lat, więc jak oni usłyszą, ile mamy lat, to już wiedzą, jak nas nazwać. I w następnym zdaniu użyją zaimka relacyjnego, w relacji mówiącego do słuchającego. I już dalej rozmowa się toczy, potem się szybko dopytają, czy jesteś żonaty, bo to jest też ważny element statusu, aha, czym się zajmujesz. To jest kolejny i z tego wynikają zaimki osobowe. I na przykład w trakcie rozmowy zaimek osobowy, który na początku funkcjonuje, potrafi przeskoczyć. Więc to jest też ciekawa historia, więc te zaimki relacyjne to jest duża sprawa w Wietnamie. I tego ciężko się nauczyć na początku, bo generalnie nie wiadomo, kto i do kogo mówi. To jest pierwsza rzecz, którą pamiętam z nauki wietnamskiego. Ja myślałem, że to o mnie mówią, a gość mówił nie o mnie, tylko o innej osobie, używając tego samego zaimka, bo mój zaimek już się zmienił, jak doszła trzecia osoba. Maćku, a czy to jest prawda, że żeby zrozumieć sens wypowiedzi jakiejś osoby, musisz zaczekać aż na ostatnie zdanie, żeby wiedzieć, o co tak naprawdę chodziło? Tak, to jest żarcik oczywiście, ale rzeczywiście jest tak. Język wietnamski jest językiem powtórzeń i dopowiedzeń. Więc generalnie Wietnamczycy rozmawiając często się dopytują o coś 2-3 razy i często klaryfikują swoją odpowiedź dopiero na końcu. Na początku dają taki ogólny rys tego, o czym mówią, a potem dopowiadają różne rzeczy, więc czasami jak się nie dosłucha do końca, to nie wiadomo, oczywiście nie mówię o prostej rzeczy na typu ile kosztuje, nie wiem, ile kosztuje bułka, tak? No bo to powie ktoś, że bułka kosztuje tam, nie wiem, ileś tam lokalnej waluty. Natomiast rzeczywiście trzeba wysłuchać chwilę całego wywodu, żeby się zorientować, żeby nie uciekło nam to, co jest ważne. I bardzo często trzeba się dopytać. No i wracając do tej rozmowy, więc oni cię zapytają, ile masz lat i tak dalej, zapytają się ciebie, czy jesteś żonaty, mężaty, bo status rodzinny jest bardzo ważny, ilość dzieci jest bardzo ważna, to też może wpłynąć na to, jak będziesz nazywany w danym miejscu. No i generalnie na początku Wietnamczycy są sympatyczni, uśmiechają się, ale oczywiście azjatycki uśmiech to jest taka forma pewna, to nie jest jakby uśmiech, bo się cieszą, tylko to jest pewna forma grzecznościowa. Natomiast Wietnamczycy dość szybko będą dążyć do takiej familiarności. Zrobią wywiad o naszym życiu, co robimy, co lubimy i tak dalej. I bardzo szybko będą chcieli z nami się zaprzyjaźnić, wypić toast, bardzo często zapraszają do domu. Co gorsza, jeżeli mówisz cokolwiek po wietnamsku, natychmiast przejdą na wietnamski, nie będą się szczypać w ogóle z mówieniem w innych językach. Od razu często dopowiedzą sobie, że na pewno wszystko znasz i znasz wszystkie zasady, więc to jest strasznie wesołe, jak ktoś przyjeżdża turystycznie, zna kilka zdań.
powie kilka zdań, a Wietnamczycy przychodzą na płynny wietnamski i zakładają, że ty wszystko wiesz, wciągają cię na przykład na imprezę rodzinną, na wesele. No i zakładają, że przecież skoro mówisz po wietnamsku, to wiesz, co się dzieje na weselu i co masz robić. No, bywają z tego i śmieszne sytuacje, i trudne sytuacje, ale są kontaktowi, zapraszają, są bardzo gościnni, są weseli generalnie. I powiedziałbym, że Wietnamczycy są, jak ich nazywam, prawdziwi, jeżeli chodzi o różne kraje Azji, no bo jak wiesz, poruszam się po różnych krajach Azji, nie tylko po Wietnamie. Wietnamczycy są, tak powiedziałbym, że szczerzy, to znaczy oni się szczerze cieszą. Jeżeli już potem cię polubią, to szczerze się przyjaźnią, szczerze będą się chcieli spotykać, natomiast jak się na ciebie zezłoszczą albo będą źli, to też szczerze pokażą tą złość. No, więc proszę. Tutaj jakby oni nie mają takiej, powiedziałbym, twarzy aż takiej formy, jak na przykład w kulturze chińskiej, japońskiej, koreańskiej, gdzie jednak wypada utrzymać taką twarz. To tu Wietnamczycy w tym względzie powiedziałbym, że przypominają Polaków, czyli dużo emocji. Są emocje, dobrze, to najważniejsze. Maćku, a powiedz mi, jak jest z poczuciem humoru u Wietnamczyków? Czy można je porównać do poczucia humoru polskiego, czy bardziej takiego szkockiego, czy jeszcze jakiegoś innego? Czy w ogóle jest coś takiego jak wietnamskie poczucie humoru? Jest wietnamskie poczucie humoru, natomiast wietnamskie poczucie humoru powiedziałbym, że jest takie sytuacyjno-behawioralne, czyli proste rzeczy są zabawne. Tak? Nie ma seriale typu Monty Python, w ogóle tu nikt nie ogląda. Nawet osoby takie, powiedziałbym, że bywające w Europie, czy mówiące po angielsku, bardziej gdzieś tam bliżej tej kultury, humor abstrakcyjny nie funkcjonuje. Jest humor realny. Ktoś się wywrócił, komuś stołek się złamał. Oczywiście damsko-męskie wygłupy, czyli tam pani podchodzi pana, albo jakieś różne historie tego typu, to są zdecydowanie śmieszne i tutaj dowcipy się kręcą wokół takich sytuacji życiowych, behawioralnych i spraw damsko-męskich z takim lekkim, powiedziałbym, nawet pod tekstem erotycznym. O, proszę bardzo. A Maćku, powiedz mi w takim razie jeszcze, bo poruszyłeś ciekawy temat, wesele. Wesele to zawsze jest coś, co pokazuje dużo społeczeństwa, kulturę. Jak wyglądają wesela wietnamskie? A mogę zaprzeczyć od razu, zanim odpowiem? Zaprzeczaj. Zaprzeczaj. Najważniejszą imprezą w Wietnamie nie jest wesele, tylko pogrzeb. O. Albo rocznica pogrzebu. Nie żartuję. Wesele jest dopiero numer 3. Jak powiedział mi jeden kuzyn w rodzinie, mówi, no bo ja tak czasami ich podpytuję, też na zasadzie takiej, że no coś wiem, ale czasami lubię się dowiedzieć, co myśli na ten temat jakaś osoba, no i pytam się go, no ale mówię, wesele przecież jest najważniejsze, no wszyscy się cieszą, małżeństwo, rodziny się łączą, bo wesele w Wietnamie, podobnie jak w wielu krajach Azji, a małżeństw aranżowanych jest niewiele, ale są, natomiast generalnie małżeństwo to jest połączenie dwóch rodzin. To jest najważniejszy element małżeństwa w Azji. Nie dwoje ludzi, tylko połączenie dwóch rodzin w jakiś sojusz, alians, to jest klucz do małżeństwa i to tutaj funkcjonuje na co dzień. Natomiast pytam się dlaczego? No to dlatego, że ożenić się można wiele razy, natomiast umierasz tylko raz i pogrzeb masz tylko raz. No tak. Rocznicę tego pogrzebu, więc uwaga, ja muszę podłączyć prąd z lewej strony. I ten pogrzeb jest rzeczywiście największą imprezą. I tutaj jak ktoś już na pogrzeb, nie każdy może trafić, na pogrzeb trafiają osoby, które są, no trzeba mieć jakąś wietnamską więź, albo trzeba być zaproszonym przez kogoś. Bardzo hucznie obchodzi się rocznicę pogrzebu. Bo ile pogrzeb ma, jest wielodniowy, dwu-, trzydniowy, pogrzeb jest spektakularny, jest ogromną imprezą, ma różne elementy, smutne, wesołe, och, można by dużo opowiadać. Natomiast rocznice pogrzebu są już zdecydowanie wesołe i bardzo często się spotykają, co roku jest taka impreza, tak naprawdę duża impreza pogrzebowa, gdzie spotykają się członkowie rodziny, jest wielka, całodniowa impreza. No i jak masz dużą rodzinę w Wietnamie, to masz sporo tych imprez, na każdą nie możesz przyjechać, nie ma żadnych szans. Natomiast te główne imprezy takich na przykład seniorów rodu, którzy zmarli, i tutaj jest ciekawe, od razu powiem, że to są seniorzy pamięci takiej realnej. Czyli obchodzi się na przykład śmierć dziadka lub babci, którą pamiętają ludzie, nie prababci. Tego już się nie obchodzi. Natomiast tu się obchodzi, rzeczywiście to jest impreza taka, no powiedziałbym, jedna z moich ulubionych, bo już oczywiście nikt nie jest smutny, nie ma już atmosfery takich, nie wiem, jakichś wspominków czy coś, tylko jest wszystko na wesoło, na sympatycznie się wspomina i strasznie fajna impreza. Ale wracając do wesela. No właśnie. O Jezu, w ilu słowach.
Więc tak, wesele w Wietnamie nie jest weselem. Mogę tak na początek? Ojej, tak? Tak. Różne części Wietnamu jest różnie. Nie mówię o weselach mniejszości etnicznych, tych niewietnamskich, bo to jest jeszcze inna historia. Natomiast generalnie w Wietnamie najfajniejsze wesela są na wsi, to od razu powiem. W miastach są najbardziej eleganckie wesela, domy weselne, catering, kapela, wspaniałe jedzenie. 2 godziny każdy rzuca kopertę, może wypić sobie piwko, nie piwko, zjeść coś fajnego. 2-3 godziny i do domu. No to jest okej. Okay. Natomiast na wsiach wesele trwa dzień, 2, 3. Jest zabawa, impreza, powiedziałbym, że na całego, od rana do wieczora. Przychodzą różni ludzie, wychodzą, jest taki open, nie trzeba być o konkretnej godzinie, możesz przyjść o tej, o tamtej, wejść, wyjść, więc jest taka, powiedziałbym, że duża spontana, zabawa jest rzeczywiście fest i na wesele zaprasza się każdego, więc wesela po 200, 300, 500 osób są super i na weselu panuje zasada, że każdy się ma najeść i napić ile może, więc jedzenie, picie, toasty, śpiewy, karaoke, tańce. Oj, jest wesoło, ale już powiem, tak jak, trochę tak jak w Polsce, prawda? Że my też jak mamy takie wesela gdzieś tam na wsi, albo w górach, albo w, no, na Podlasiu na przykład, to są takie wesela, gdzie one trwają tam i 3 dni, i czasami tydzień takie wesele potrafi trwać. Wiesz co, u nas jest chyba różnica w dwóch rzeczach. Po pierwsze, u nas to wesele to rzeczywiście jest taki, powiedziałbym, że maraton. Natomiast na wietnamskim wiejskim weselu wpadasz na 2-3 godziny, albo na 4. Pijesz, jesz, ile fabryka dała, wracasz do domu, ale możesz drugiego dnia wpaść z domu. Nie musisz siedzieć non-stop i nie ma takiego obowiązku, jakby jest pełen freestyle. I nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Znaczy z grubsza wiadomo, co jest na weselu, ale opóźnienia godzinę, albo zmiana na przykład koncepcji ustawienia stolików, albo nagle jakaś inna część uroczystości będzie za 3 godziny, a nie teraz. Więc jest taka, powiedziałbym, że pełen chaos. To jest jakby niesamowite, że na tych uroczystościach wietnamskich jest tak duży chaos organizacyjny, oni ustalają ad hoc cały czas, co się wydarzy. Każdy ma pewną, wiesz, pewną ramę, jak powinno to wyglądać, ale nie ma takiego scenariusza. U nas jest scenario, tak? Nie wiem, kościół, samochód, puszki. Oczepiny i tak dalej, tak. Tam pierwszy taniec, takie tam rzeczy. To jest spontana, mówią, nie, to teraz tak, albo nie, albo teraz to starzy będą pili z młodymi, albo nie, to teraz tego gościa dostaćmy tutaj. Niech... Wszyscy wiedzą, co się wydarzy, ale kiedy to się wydarzy, czy to będzie więcej, nie, to wszystko jest ustalone ad hoc. I to jest niesamowite. Ja byłem na tych weselach wielu i za każdym razem nie do końca wiem, co się będzie działo, ale już czuję tak pewną, taka fenomenologia, czyli wiesz, co się dzieje, wiesz, co masz robić, ale nie masz scenariusza, tak? Nie masz scenariusza, nie ma takiego pełnego przygotowania. Jest duża doza spontany i za to lubię Wietnamczyków. Natomiast dlaczego są 2 wesela? Punk. Dlatego, że jest coś, co się nazywa Anhoi albo Lehoi, czyli to się tłumaczy ładnie zaręczyny. Ale to jest tak naprawdę pierwsza impreza weselna, która się odbywa i tam następuje, i to jest mniejsza impreza dla bliskiej rodziny i bardzo bliskich znajomych, zazwyczaj na kilkadziesiąt osób, bo rodziny też w Wietnamie są często duże, wielodzietne, więc to jest na kilkadziesiąt osób impreza i tam oba rody, starszyzny rodów dogadują się, tam młodzi wymieniają się obrączkami, wymieniają się kolczykami ślubnymi, tam przynosi się dary, pan młody przynosi dary dla rodziny, oczywiście kiedyś to było większy deal, dzisiaj jest to, powiedziałbym, że pewna tradycja czy pewna forma, aczkolwiek na prowincji bywa, że ten deal jest całkiem finansowo okej, okay, ale nie jest to tak jak w Kambodży czy w Tajlandii, że można zbankrutować przy wykupieniu w cudzysłowie panny młodej. Tutaj jest raczej symboliczne i na wesoło. I tam odbywają się tak naprawdę, i to jest naprawdę faktyczny ślub, kiedy obie rodziny wydają zgodę na to, żeby państwo młodzi się zaręczali. I państwo młodzi zaręczają się nawzajem. To jest ważne. Przed ołtarzem przodków, za zgodą przodków, za zgodą obu rodów, wymieniają się obrączkami, składają szacunek rodzicom, dziadkom, duchom przodków. No i potem jest oczywiście przyjęcie i to jest jakby pierwsza część. Natomiast wesele, to co my nazywamy, czyli taki wedding po angielsku, to jest ta impreza, która odbędzie się dopiero za jakiś czas. Czasami za tydzień, czasami za rok nawet po zaręczynach. I to będzie impreza dla wszystkich członków rodziny, często dla sąsiadów, często powtórzona drugi raz, bo jeżeli na przykład mieszkają w 2 wioskach daleko od siebie, to często robią wesela 2 razy potem, a jak mieszkają w mieście, to robią jeszcze 3 dla kolegów z pracy, ze szkoły, nie wiem, z uniwersytetu, dla sąsiadów z miasta, więc bywa, zaręczyny są tylko raz i to jest tak naprawdę właściwe wesele moim zdaniem. Natomiast ten wedding party bywa, że jest, mówię, 2 albo 3 razy.
Ciekawie jest oczywiście. Maćku, moglibyśmy pewnie rozmawiać jeszcze dłużej, natomiast już wyobraź sobie, że 70 minut rozmawiamy, a mamy jeszcze dwa tematy ważne do obgadania, więc na zakończenie drugiej części naszej rozmowy jeszcze o tych Polakach w Wietnamie, ilu ich mieszka i o polskich śladach w Wietnamie, o których wspomniałeś, architektonicznych, a teraz dobrze by było uzupełnić tą informację. To jest, moi drodzy, którzy nas oglądacie, ostatnia szansa, żeby nam pozadawać pytania, bo zaraz zagłębimy się w klimaty gastronomiczne i będzie się działo. Maćku, to Już mówię, więc najwięcej Polaków mieszka w Saigonie, myślę, że około 300 Polaków mieszka, tak na okrągło oceniam, w Saigonie. A w samym Wietnamie myślę, że około 500. Nie sądzę, żeby więcej. Tak? Część oczywiście są Polacy z podwójnymi paszportami, więc to tak czasami trudno w tej statystyce ująć, ale rzeczywiście sporo się znają, ale też jest dużo Polaków, którzy przyjeżdżają, tak jak wspomniałem, bo mają na przykład podwójny paszport, albo wysłała ich firma, albo są na projektach jakichś gdzieś na prowincji, nie wiem, na przykład inżynierowie budują elektrownię, poznałem takiego pana, który był szefem projektu w elektrowni, no więc niekoniecznie utrzymują ten taki super kontakt, więc, ale mniej więcej Polacy się znają w Wietnamie. Jak ktoś mieszka dłużej, to jak najbardziej tak. Jacy Polacy są znani, więc chyba zawsze jakieś trzech trzeba wymienić, tak? Więc chyba najbardziej znanym Polakiem w Wietnamie jest Robert. Proszę bardzo, no proszę, proszę. Chyba, że piszą nasi słuchacze, ale ja tego nie widzę. Robert Lewandowski. Jesteś bardzo blisko, ale chyba teraz tak. Może bym powiedział, że Robert Lewandowski ex aequo z Marią Curie. O, naprawdę. Podobka, po pierwsze, bardzo, bardzo popularna osoba. Czasy francuskie, tak? Oczywiście nazwana Maria Curie. Stuletni liceum Marii Curie, jedno z najbardziej prestiżowych w Saigonie. Znajduje się właśnie w centrum Saigonu. Jedna z niewielu szkół, która nigdy nie zmieniła swojej nazwy. Znaczy miała ją za czasów francuskich, za czasów, gdy Wietnam był podzielony na północny i południowy i za czasów, kiedy Wietnam jest zjednoczony, również utrzymała się ta nazwa. Stoi po piersie Marii Curie, bardzo, bardzo to takie szacowne liceum elegancji, jeżeli ktoś skończy. I ta Maria Curie jest też promowana, bo to jest kobieta w nauce, więc władze komunistyczne zawsze chętnie promowały ją przy jakichś klubach kobiet, właśnie pokazując, więc ta Maria Curie jest taką osobą, którą zna każdy uczeń szkoły podstawowej, aczkolwiek już nie pod nazwą Skłodowska Curie, ale tylko Maria Curie. No Robert Lewandowski, tak, Wietnamczycy uwielbiają piłkę nożną, zdecydowanie tak, i o ile kiedyś był Jerzy Dudek, tutaj idolem głównie mężczyzn w Wietnamie, bo w większości mężczyźni wyznają piłkę, no to teraz Robert Lewandowski, rzeczywiście jest znana postać i Lewandowski pojawia się. Numerem dwa moim zdaniem jest Kazimierz Kwiatkowski, o którym wspomniałem, czyli bardzo znana postać, która pojawiła się w Wietnamie po wojnie i w ramach współpracy tutaj krajów socjalistycznych odbudowywała Pałac Cesarski w Hue, bo taki się znajduje, po zniszczeniach wojennych, odbudowywała między innymi miasto w Hoi An oraz sanktuarium mniejszości Ciam w My Son. I właśnie Kwiatkowski był jedną z osób, która, że tak powiem, wypromowała to, zmusiła lokalnych dygnitarzy, żeby się zgodzili na odbudowę tego miasta, dlatego że w planie budowy w Hue, proszę Państwa, gdzie mieści się jedyny taki zbudowany w Feng Shui oryginalny, piękny pałac cesarski. W Chinach istnieje jego kopia, natomiast tutaj on był zniszczony, ale budowany jest w tej samej formie. Władze chciały postawić pałac kultury i nauki. I to nie jest żart. Taki sam jak w Warszawie,